naprawdę super szło na Drawsku. Tamten pierwszy odcinek naprawdę cały czas walczyliśmy łeb w łeb z tymi najlepszymi zawodnikami, którzy tutaj przyjechali. Na drugim odcinku, no niestety, no jeden błąd, wylecieliśmy z drogi, zawiesiliśmy się. Mieliśmy przygodę, wypadliśmy z zakrętu, zawiesiliśmy się podwoziem na takich bułach jakichś ziemnych i drzewo uniemożliwiło nam jazdę do przodu. Nie mogliśmy się cofnąć, więc musieliśmy samochód popodnosić, jakieś kłody popodkładać, żeby stamtąd wyjechać. No, trochę nam to zajęło, zanim żeśmy wrócili na drogę, no i stąd ta strata. Na pewno się czuję bardzo dobrze, z tym, że wiem doskonale, że jeszcze dużo pracy przede mną, że te błędy, które się tam popełnia małe, to właśnie one tu mają bardzo dużą rolę i straty, które później są, widać jak ciasno jest w tej czołówce. Kiedyś to były minuty, to były nawet godziny, w tym momencie to już są sekundy, to już nie ma przelewek. Tutaj nie wolno popełniać żadnych błędów, trzeba strasznie uważać. I bardzo często ci najszybsi tutaj nie wygrywają, tylko ci, co najbardziej z głową jadą. Tak samo Dakar się rządzi takimi prawami. Także to jeszcze trochę pracy przede mną. No, taki jest ten sport. No, albo jedziesz bardzo dobrze i szybko i ryzykujesz, jesteś tam z przodu. Albo możesz sobie jechać spokojnie, ale wtedy nie osiągniesz nic. No, ten okres taki, żeby dojeżdżać do mety, to już mi przeszedł. Ja teraz chcę rywalizować, chcę walczyć, więc też w jakiś sposób muszę ryzykować i stąd te różne przygody.